Też czekoladę poprosimy. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed Ministerstwem Sportu i chciałbym zacząć od tego, żeby pokazać Państwu prywatną wiadomość, którą otrzymałam na prywatną skrzynkę w piątek wieczorem. SMS od ministra sportu Kamila Bortniczuka. I chciałabym dzisiaj powiedzieć zdecydowanie, że jestem tutaj, że zamiast SMS-ów, dlatego, że zamiast SMS-ów od ministra sportu, SMS-ów, w których minister sportu zaprasza mnie na spotkanie i na rozmowę o zmianach w prawie, które miałyby chronić dzieci przed przemocą, a także na rozmowie o tym, jakie są kompetencje ministra sportu w zakresie związków sportowych, ja oczekuję dzisiaj od ministra sportu konkretnych działań. Zamiast SMS-a oczekuję skierowania do sądu wniosku o zawieszenie członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego. Pan Mirosław Skrzypczyński, pomimo że nie jest już dzisiaj prezesem Polskiego Związku Tenisowego, zamienił fotel prezesa na fotel członka zarządu w Polskim Związku Tenisowym. I na tym wygodnym fotelu pan Mirosław Skrzypczyński chce dzisiaj kierować, sterować wyjaśnieniami we własnej sprawie. Nie możemy dzisiaj tolerować takiej sytuacji, w której pan Mirosław Skrzypczyński po tym, kiedy ujawniono, kiedy Onet ujawnił wszystkie ciążące na nim zarzuty, o których wie dzisiaj cała Polska, po tym, kiedy pan Mirosław Skrzypczyński zasiada w zarządzie Polskiego Związku Tenisowego, pomimo że skrzywdził mnie i wiele innych osób, oczekuję dzisiaj konkretnych działań od pana ministra. Po pierwszym artykule Onetu, redaktorów Szwertnera i Harłukowicza, minister sportu nie podjął żadnych działań. Należy dzisiaj przystąpić do działania. To nie jest, panie ministrze, czas na kurtuazyjne spotkania. To nie jest czas na kawę i ciastka. Dlatego jestem dzisiaj tutaj pod Ministerstwem Sportu, ale jestem tutaj z wnioskiem. Z wnioskiem do ministra sportu o skierowanie wniosku do sądu o uruchomienie narzędzi i instrumentów, które pan minister posiada, zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 obowiązującej ustawy o sporcie, pan minister może do sądu skierować wniosek o zawieszenie w czynnościach wszystkich członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego. W Polskim Związku Tenisowym pozostaje pan Mirosław Skrzypczyński jako członek zarządu, ale pozostają także przede wszystkim jego ludzie. I my dzisiaj oczekujemy konkretnych działań. Nie można mówić, nie można kłamać, że nie ma się instrumentów, że nie ma się żadnych narzędzi, bo takie instrumenty i takie narzędzia w polskim prawie dzisiaj są. Nie możemy tolerować sytuacji, w której kobiety, które ujawniły się pod imieniem i nazwiskiem i kobiety, o których wiemy, że wkrótce także pod imieniem i nazwiskiem będą opowiadały o tym, co spotkało je ze strony pana Mirosława Skrzypczyńskiego, Ministerstwo Sportu i Polski Związek Tenisowy udają, że nic się nie stało. Jednocześnie chciałabym ogłosić, że powołuję parlamentarny zespół do spraw walki z przemocą wobec dzieci i młodzieży, nie tylko w zakresie sportu, ale w szerszym zakresie i zapraszam pana ministra sportu na spotkanie na tym zespole właśnie. Zapraszam wszystkich przedstawicieli Ministerstwa Sportu. Tam na zespole parlamentarnym możemy usiąść, możemy wraz z innymi organizacjami wypracować konkretne rozwiązania, które będą miały chronić dzieci, będą miały chronić młodzież, nie tylko na zajęciach sportowych, także w czasie lekcji WF-u i w szerszym zakresie. I chcę powiedzieć dzisiaj z całą stanowczością i przypomnieć, że nie pojawię się na komisji, którą ma zamiar powołać Polski Związek Tenisowy, na komisji, która nie ma żadnego umocowania prawnego, w której powołaniu brać będzie udział pan Mirosław Skrzypczyński, zasiadający wciąż w zarządzie, a także ludzie byłego prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, którzy w tym zarządzie się znajdują. Proszę Państwa, tydzień temu
posłanka Kotula ujawniła krzywdę, jakiej doznała ze strony pana Skrzypczyńskiego. Bardzo dużo o tym się mówi publicznie i w mediach i wydawałoby się, że jesteśmy bliżej rozwiązania tej kwestii, ukarania prezesa Skrzypczyńskiego i podjęcia stosownych działań prewencyjnych. Ale tak naprawdę, mimo tego szumu medialnego, za który zresztą bardzo dziękujemy, tak naprawdę nic w tej sprawie się nie dzieje. Mamy do czynienia z serią działań pozorowanych. Tu ma powstać w ministerstwie, ma w związku tenisowym powstać jakaś komisja, w której mają wziąć udział jakieś panie, nie wiadomo skąd, które nie wiadomo jakie mają kompetencje. Ba, i one by chciały, żeby na tej komisji stawiła się posłanka Kotula. No co oni sobie wyobrażają? Posłanka Kotula już złożyła w tej sprawie publiczne oświadczenie nieraz i nie będzie występowała przed jakimiś paniami, nie wiadomo skąd, nie wiadomo z jakimi kompetencjami, które będą być może przesłuchiwać i pytać, a co się wydarzyło, prawda? A może jej się wydawało, a może to nie było tak, jak powiedziała, prawda, i tak dalej. I to, co się dzieje w tej sprawie, Ministerstwo Sportu, prawda, pan Bortniczuk twierdzi, że on nic nie jest w stanie zrobić. Nie jest w stanie nic robić, no to niech się poda do dymisji. Jeżeli minister sportu nie jest w stanie podjąć żadnych działań, jak twierdzi, które by z jednej strony podejmowane były działania kontrolne, a z drugiej strony prewencyjne, no to naprawdę to nie jest człowiek na właściwym miejscu. Ale to, z czym mamy do czynienia, to nie jest sytuacja jednostkowa. Tak się zwykle dzieje w przypadku, kiedy osoby pokrzywdzone zdecydują się po wielu latach, czy bezpośrednio po tym nieszczęściu, które im się przytrafiło, publicznie o tym opowiedzieć. Bo natychmiast zaczynają się działania pozorowane, bo tu mamy do czynienia z tymi działaniami pozorowanymi. Dużo szumu, tu coś założymy, tu coś stworzymy, tu coś zorganizujemy, a de facto to chodzi o rozmycie odpowiedzialności, opóźnienie tych działań w czasie, tak żeby sprawa, że tak powiem, się rozmyła i wszystkim się już znudziła, a wreszcie ostatecznym etapem, na tym etapie na szczęście jeszcze nie jesteśmy, zamiany ofiary z oprawcą. Ja może przywołam angielskie słowa, które są używane w takich sytuacjach. To jest DARWO, mechanizm DARWO. Deny, attack, reverse, victim and offender. Czyli chodzi o to, że właśnie jesteśmy na etapie z jednej strony właśnie zaprzeczenia temu zjawisku, bo na pewno z tym się spotkamy. Potem będzie niewątpliwie, można się spodziewać, choć mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, posłanka Kotula jest osobą publiczną, zaprzeczenia, prawda, że zresztą sam prezes zaprzecza, nic takiego się nie wydarzyło, prawda, o czym tutaj, prawda, mowa. A wreszcie będzie próba zastąpienia, że prawda, że prowokowała, że to jej wina, a on niewinny, prawda, i tak dalej. Także proszę państwa, trzeba patrzeć na tę kwestię w sposób systemowy. I to jest odpowiedź na pytanie wielu, dlaczego osoby pokrzywdzone albo nigdy nie upubliczniają tego, co im się wydarzyło, albo jeżeli się na to zdecydują, potem tego żałują, ponieważ to, co je potem spotyka, to na pewno nie jest sprawiedliwość, która im się należy i której oczekują, tylko często to jest właśnie powtórna wiktymizacja. I na to nie ma naszej zgody i przyłączam się tutaj do wniosku posłanki. Niech nie chodzi, prawda, na spotkanie z ministrem. Czekamy my wszyscy na to, że działania konkretne, systemowe zostaną podjęte i to jak najszybciej. Proszę państwa, i chcemy zaapelować jeszcze tylko raz jeszcze o to, żeby ponadpolitycznie i ponadpartyjnie jeszcze w tej kadencji koniecznie wyjąć z szuflady złożoną przez posłankę Joannę Scheuring-Wielgus ustawę o braku przedawnienia takich spraw. Wszystkie wiadomości, a jest ich dzisiaj kilkaset, które ja otrzymuję na skrzynkę pocztową także poprzez komunikatory różnego rodzaju, wśród nich są sprawy, które się przedawniły. Jest ich wiele. Są także sprawy, które być może, mam nadzieję i będę pomagać wszystkim tym osobom w tych działaniach, znajdą się dzisiaj w prokuraturze. Apelujemy o to, że
żeby tą ustawę wprowadzić, żeby zlikwidować to przedawnienie. Dziękujemy bardzo przewodniczącemu Komisji do Spraw Pedofilii, że także apeluje w tej sprawie i apelujemy o to, żeby wszystkie zmiany prawne, które będą mogły realnie chronić dzieci i młodzież, zostały wprowadzone jeszcze w czasie tej kadencji. Na zespole parlamentarnym będzie okazja do tego, żeby nad tymi zmianami pracować. Natomiast już dzisiaj w Sejmie możemy procedować tą bardzo potrzebną, bardzo ważną ustawę Lewicy. I jestem przekonana, że tutaj ponadpartyjnie, ponadpolitycznie powinniśmy znaleźć porozumienie w tej sprawie. Pani poseł, jakie pani zdaniem jest podłoże tych pozorowanych działań? Myślę, że tutaj posłanka Wanda Nowicka powiedziała o tym mechanizmie, no niestety już uruchomionym, i to widzimy po kilku dniach, mechanizmie zamiatania pod dywan, czekania, aż temat się trochę wypali. Chcemy zapowiedzieć, że wkrótce świadectwa kolejnych osób, bardzo ważne, bardzo, bardzo mocne świadectwa, i my wiemy o tym i zawodnicy mówią otwarcie, nie wyjdziemy przed kamery, ale będziemy zeznawać w sądzie. To nie jest tylko moja sprawa, to już nie jest też moja historia. Ta historia naprawdę dotyczy wielu osób, które doznały krzywdy, doznały przemocy ze strony pana Mirosława Skrzypczyńskiego. Ministerstwo i zarząd Polskiego Związku Tenisowego czekają po prostu na wyciszenie sprawy. Rozumiem, że ogłoszenie powołania komisji jest po prostu tylko i wyłącznie ruchem PR-owym, takim, który miałoby ochronić dobre imię wszystkich członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego. Ja mogła jeszcze zdanie na temat tego zamiatania pod dywan. Tu przede wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby tak naprawdę do niczego nie doszło. Bo my nie miejmy złudzeń, że Polski Związek Tenisowy czy Ministerstwo Sportu chce podjąć prawdziwe działania, które rozwiążą ten problem i zapobiegną na przyszłość przemocy w sporcie. Nie, tu chodzi o to, żeby właśnie no, jakieś działania podjąć, prawda, a jak już wreszcie, że tak powiem, trochę wody upłynie, to wtedy zamieść to pod dywan i zająć się innymi sprawami. Tak, ale ministerstwo i PZP... Nie, no, no. O właśnie, to jest coś... Zgodnie z tak. obowiązującą ustawą, artykuł 23, ustęp 1, pan minister... Widzisz, że Departament Prawny to nie by wytłumaczył. Ale ja rozumiem, tylko tak jak mówię, jeżeli przez ostatnie 3 tygodnie minister sportu nie podjął żadnych działań po pierwszym, już skandalicznym wtedy artykule, w którym te wypowiedzi były jeszcze anonimowe, no to to pokazuje, że pan minister sportu po prostu nie chce żadnych realnych działań w tej sprawie podjąć. Jeżeli pan minister sportu nie ma żadnych narzędzi i twierdzi, że nie ma żadnych instrumentów, to należy po prostu podjąć decyzję o dymisji. I pan minister sportu Kamil Bortniczuk powinien podać się do dymisji, a nie zapraszać mnie dzisiaj na kurtuazyjne rozmowy, na kawę i na ciastka. Zapytam prowokacyjnie, czy kogoś pan... No, mnie zastanawia takie działanie, w których ktoś pobiera pensję, zasiada na fotelu ministra sportu, mówi, że nic nie może. To niestety, proszę państwa, jak się prześledzi działania pana ministra sportu Kamila Bortniczuka i jego kontakty z panem prezesem, i takie kontakty, nie mówimy o kontaktach prywatnych, natomiast mówimy o tych kontaktach służbowych. Pan minister sportu pojawiał się na wszystkich ważnych wydarzeniach tenisowych. Mówimy też o tym uroczystym otwarciu kortu imieniem Lecha Kaczyńskiego i o Kozerkach. No to widzimy, że te relacje jakieś są. To oczywiście każe nam się dzisiaj zastanawiać, czy pan minister w tej sprawie naprawdę chce działać. A takie ewentualne odwołanie zarządu, gdyby oczywiście do niego doszło, dla pani do zamknięcia sprawy, czy dopiero otwarcie tematu? Znaczy, ja dzisiaj liczę na to, że pan minister ten ruch wykona i że taki wniosek wyśle. Jeśli naprawdę pan minister sportu chce podjąć jakiekolwiek działania, no to to jest pierwszy, najważniejszy ruch, po którym będziemy mogli spotkać się na zespole parlamentarnym i po którym będziemy mogli rozmawiać o realnych zmianach legislacyjnych. No, słyszeliśmy też od przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii o tej ankiecie, która była rozsyłana do związków sportowych, i Polski Związek Tenisowy nie widzi żadnego problemu, a problem jest. I przecież tych kolejnych kobiet, które ujawniają się pod imieniem i nazwiskiem i które będą się jeszcze ujawniać, będzie więcej. I jestem przekonana, że pan minister sportu nie powinien czekać ani dnia dłużej, tylko na taki wniosek się zdecydować. Czy to jest taki pani warunek wstępny, żeby w ogóle zmienić? Tak, oczywiście. To jest warunek wstępny, to jest ten wniosek do sądu o zawieszenie członków zarządu. Proszę zwrócić uwagę na to, że Polski Związek Tenisowy albo świadomie, albo nieświadomie okłamuje
opinię publiczną, kluczy i mataczy, bo pierwszy komunikat przedstawicieli Polskiego Związku Tenisowego był taki, że pan prezes pozostanie członkiem zarządu do końca pracy tej wewnętrznej, prywatnej komisji kolegów i koleżanek pana byłego już prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego. Dzisiaj komunikat jest taki, że pozostanie do czasu powołania tej komisji, czyli rozumiem, że będzie miał wpływ na to, kto będzie w tej komisji zasiadał, a wtedy być może odejdzie. Jak ważne dla was jest wsparcie takich sportowców jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Ono jest oczywiście kluczowe i ja chciałabym bardzo podziękować zarówno Idze, jak i Hubertowi Hurkaczowi, dlatego że dzisiaj czołowe rakiety polskiego tenisa zabierają głos i to głos bardzo mocny. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że to Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli odwagę, żeby w tym pierwszym oświadczeniu stanąć po stronie ofiar. Ja ze strony ministra sportu nie usłyszałam ani jednego zdania wsparcia dla ofiar i to też jest jeden z argumentów, który każe nam się zastanawiać, czy pan minister sportu będzie chciał w ogóle w tej sprawie jakiekolwiek działania podjąć. No, pozostajemy sceptyczni. Myślę, że to już nie chodzi tylko o mnie, ale mając pełną świadomość po tych doniesieniach Onetu, że tych ofiar, że tych osób, które doznały przemocy, może być więcej. Wydaje mi się, że przede wszystkim pan minister sportu powinien dzisiaj wyjść i odważnie powiedzieć, że stoi po stronie ofiar niezależnie od tego, co później się stanie. Czy rozważała pani taką sytuację, jeżeli ta sprawa będzie się w dziwny sposób przedłużała, wystąpić z oskarżeniem z powództwa cywilnego? Bierzemy pod uwagę, ja będę wszystkie swoje działania konsultowała z zawodniczkami i zawodnikami. Kiedy mówimy o tym, że nie zamierzamy stawić się przed komisją wewnętrzną, prywatną komisją kolegów i koleżanek pana Mirosława Skrzypczyńskiego, to mówimy też otwarcie i odważnie, że zamierzamy stawić się w prokuraturze, możemy stawić się w sądzie, możemy też stawić się w Komisji do Spraw Pedofilii, która jako pierwsza podjęła realne działania w tej sprawie. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli mogłam o edukacji seksualnej powiedzieć. Tak, oczywiście. Jeśli można jeszcze, tylko chciałam powiedzieć, że tak ważne jest, żeby działać prewencyjnie. Jedynym sposobem, w jaki można by ograniczyć to zjawisko w odniesieniu do młodych osób, czy to w sporcie, czy w jakichkolwiek dziedzinach, to są działania prewencyjne tam, gdzie młodzież się znajduje, gdzie przebywa. To są szkoły. A w szkole jedynym sposobem to jest edukacja seksualna. I tutaj też jest projekt Lewicy, który ja osobiście złożyłam o edukacji seksualnej. Gdyby udało się go przegłosować wówczas, można by liczyć na to, że młodzi ludzie byliby przygotowani lepiej niż to ma miejsce teraz, by nie dawać się w taki sposób wykorzystywać. Dobrze. Gotowe? To idziemy. Dobra.